Dzień dobry, kochani, witajcie o poranku, o takim poranku ogarniania, bo ogarniam mieszkanie i ogarniam siebie, dlatego że jak mogliście widzieć na Instagramie, byłam w szpitalu z dzieckiem, a dokładnie ze Stasiem, dlatego że była nagła akcja, bo no niestety, ale Staś ma złamaną rękę. Spędziliśmy 3 dni w szpitalu. Ponieważ jak tylko pojechaliśmy zobaczyć, to no, gołym okiem było widać, ja już widziałam, mimo tego, że nie jestem lekarzem, widziałam, że ręka jest złamana. Pojechaliśmy do jednego szpitala, udzielili nam pierwszej pomocy, zrobili prześwietlenie, też mówili, że ręka jest złamana i operacyjna. Odesłali nas na ortopedię do drugiego szpitala, gdzie się nami już tak kompleksowo zajęli, ale zajęło to 3 dni. Musieliśmy czekać na zabieg. Ostatecznie ręka była w znieczuleniu, po prostu na blok operacyjny pojechał, był uśpiony, ręka była nastawiana, jest zagipsowana. No, dużo stresu, dużo emocji. 3 dni mnie w domu nie było, więc jak wróciłam, to wiecie, mieszkanie, no muszę wszystko ogarnąć. I siebie też, bo tam miałam tylko najpotrzebniejsze rzeczy, wiadomo, to było nagłe. Tak jak stałam w krótkim rękawku, tak wyszłam z domu i pojechałam do szpitala i zostałam tam na 3 dni, więc możecie sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Oczywiście miałam dowiezione rzeczy, ale no wiadomo, że to nie to samo, co w domu. Dobra, zaczynam od płatków pod oczy, które nie mogę się już ich doczekać, bo miałam takie, wiecie, z Rossmana jakieś tam takie pojedyncze w tych malutkich opakowaniach i tak zużywałam te płatki i jakiś czas temu kupiłam sobie te z Pixi w Sephorze. Czekajcie, bo tu mi światło, lampa świeci mocno i pewnie nie widzicie. O! I kupiłam te właśnie w Sephorze i one tak czekały, że tak powiem, na swoją kolej. Nie używałam ich jeszcze. Podobno są bardzo dobre, dużo ludzi je, kobiet szczególnie zachwala. O, ale są mocno zaklejone. O Jezu, bardzo mocno. No, poczekajcie, poczekajcie, to jest nie takie proste. Och, udało się. Łopatka taka, żeby je, wiecie, podważyć sobie pewnie. Wygląda to tak. Bo tu ich jest, nie pamiętam ile, ale ich tu jest dużo całkiem. Tu jeszcze jest taka plastikowa zakrywka. Ale są mocno nasączone. Wow. No dobra, to próbujemy. Ale śliskie. No, bardzo są mocno nasączone, powiem wam, aż z nich kapie. O rany, nie wzięłam sobie lusterka. Poczekajcie, mam tu z boku. Och, aż mi się po twarzy leje. Słuchajcie, tak są nasączone. Także fajnie. I drugi. Tego się nie spodziewałam, że aż będą tak mocno, bo te niektóre rossmanowe to są aż takie wręcz prawie suche. Ojejkuś, aż mi zjeżdża. Muszę nabrać wprawy, słuchajcie. No dobra, fajnie, bo można sobie jeszcze wmasować ten cały nadmiar płynu później w skórę pod oczami. Także muszę tu w podgląd zerknąć. Tego mam trochę za nisko. No, dobra, i tak sobie teraz muszę się, wiecie, ogarnąć.
Dzisiaj planuję iść z Julciem do sklepu, dlatego że kiedyś wam mówiłam, byłam z nim zamówić mu buty te ortopedyczne i pani nam miała zamówić, miała je odebrać w zeszłym tygodniu, ale najpierw Julcia był chory z tymi uszami. Mieliśmy w międzyczasie rehabilitację, więc nie było kiedy, i jeszcze w trakcie tego wszystkiego właśnie wydarzył się ten wypadek ze Stasiem i wylądowaliśmy w szpitalu, więc ja naprawdę nie miałam kiedy tam pójść. I dzisiaj idę, więc pewnie zabierzemy was ze sobą. I wracając, chciałabym wejść do Hebe. Zobaczymy, czy to się uda, bo Julian jest zmęczony, nie wyspał się dzisiaj, słuchajcie. On też przeżywał trochę, że mnie nie było w domu, jak byłam w szpitalu, i powiem wam, że obrażony był, że mama go zostawiła. Jak przyszłam, pierwsze takie chwile, minuty, to no, był obrażony. Później mu oczywiście przeszło, ale wiecie, jak to jest. Jak mama zostawia dziecko takie małe i ono nie rozumie, że go nie zostawia, tylko po prostu musiała iść do szpitala. No i tak to. Także na razie uciekam. Będę sobie teraz robić hennę, jak zdejmę te płatki, tą szybką, ekspresową, tym pisakiem jakby. Ale to już wam się pokaże, jak wiecie, jak będę już miała zrobioną. Jeśli chodzi o Stasia, jeszcze tylko dodam dwa słowa, że ma się dobrze. Uczy się żyć z gipsem, z jedną ręką. Na szczęście zagipsowaną ma lewą. Więc będzie mógł do szkoły chodzić, nie ma przeciwwskazań. Pytałam lekarza. Oczywiście ma zwolnienie z WF-u do końca roku szkolnego. Na szczęście to już niedługo. Gips na jakieś 5 tygodni. Już za kilka dni mamy pierwszą wizytę kontrolną. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, uciekam. Okej, słuchajcie, ja już sobie zrobiłam hennę. Ta tak słabiej widać, bo tu mi słońce świeci, bo przy oknie stoję. Także, o, tutaj ta też się jaśniejsza robi, jak się odwrócę. Nie jakąś przesadzoną. Tak, no chodź. Juluś, tak. Ale tutaj, zobacz, poczekaj, tu najpierw. Także zjedliśmy z Juliankiem, no, nie szturchaj, zupkę. I teraz będziemy się powoli szykować, bo będziemy szli na spacer na Piotrkowską i chciałam wejść do Hebe. Mam do kupienia kilka rzeczy, nawet moja mama mnie poprosiła, żebym jej coś kupiła, więc na pewno wejdziemy. Ale chciałam wam pokazać, bo ostatnio był Dzień Matki przecież i dostałam piękne prezenty, akurat na świeżo po wyjściu ze szpitala ze Stasiem, bo to my wyszliśmy dzień przed Dniem Matki, także już wam pokazuję. Juliusz, wstań na chwilkę. Takie piękne tulipanki dostałam. To są dwa bukieciki, tylko wazon jest szeroki, one się tak rozeszły. Są dwa bukieciki. Dostałam dwa takie serca Raffaello. Jedno, jak widzicie, już poszło w ruch. I dostałam od Julcia piękną książeczkę. Zobaczcie, z jego prac plastycznych w przedszkolu. Zobaczcie, jaki piękny bocian. Także o, rakieta, słoneczko i księżyc, flaga Polski, gruszka. No, piękne rzeczy, naprawdę. I I jeszcze dostałam, tak. banany. I dostałam piękną zakładkę do książki zrobią. Ona jest taka zalaminowana. Kwiatki. Nie jest To nie jest zakładka. szafka do No dobra. I tutaj jest podpisany Julek. Nie wiem, czy się wyostrzy. książki. I mamo, kocham Tak, cię. i jest napisane mamusiu. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, bo mi się coś nie chce wyostrzyć. Mamusiu, kocham cię. Także, a z racji, że ja dużo czytam, to wiecie, że będę. O, teraz się wyostrzy. To będę na pewno jej używać. Także takie piękne prezenty z okazji Dnia Matki. Bardzo, bardzo się cieszę, że naprawdę mogę być mamą, że mogę się sprawdzać w tej roli, bo o niczym tak nie marzyłam, jak o tym, żeby zostać mamą i mieć dzieci, naprawdę. No dobra, słuchajcie, ja jeszcze czekam na moich chłopaków, bo Staś pojechał na angielski, mąż go zawiózł, miał w tym czasie zrobić zakupy, więc jak tylko przyjadą, to ja rozpakuję te zakupy i takie, wiecie, spożywcze z Lidla,
I będę lecieć ze Stasiem, z Julciem do sklepu, bo mamy iść po buty, które już kupujemy i kupić nie możemy, bo cały czas coś. Nie wiem, czy Staś będzie szedł z nami, czy nie będzie zmęczony już, wiecie, po tej wyprawie na angielski, bo to takie pierwsze dni są po tym złamaniu. Więc zobaczymy, będzie chciał zostać w domu, to sobie zostanie, nie, to pójdzie z nami. Zobaczę, bo chyba jest ciepło na dworze, ale ta pogoda jest taka dziwna, bo niby jest dość tam kilkanaście stopni, ale jest tak bardzo rześko. W nocy 5 stopni, wiecie, no rano jest zimno bardzo. I nie wiem, jak będzie bardzo tak fajnie i ciepło, to pójdę z Julciem na lody, a jak będzie chłodno, no to nie wiem, coś innego wymyślimy. Także czekam na razie na chłopaków. Jak byliśmy w Hebe, to wybrał sobie takiego misia, to jest balsam po prostu. Ale tak mu się podobał, że musiał go wziąć, prawda, Juluś? Tak. Cieszysz się, że masz misia? Tak. Ale zaczął, że tygrysa. Tygrysa chcesz następnym razem? Tak. No dobra. Okej, okay. My już po zakupach. Przeciągnęłam Julcia nieźle po mieście i teraz przyszliśmy do parku, żeby karmić kaczki. Juluś ma pojemniczek z kukurydzą i z ryżem. Będziemy karmić gołębie, kaczki, co się da. Także pogoda dopisuje. Tak, wiem, że lubisz. Także pogoda dopisuje, korzystamy ze słońca i pięknej zieleni. Hej, dzień dobry, witam Was w kolejnym już dniu, dlatego że wczoraj już nie nagrywałam, bo po spacerze z dziećmi mieliśmy gości, potem trzeba było ogarnąć wieczór, no i tak już nie skończyłam tego vloga, ale dzisiaj witam się z Wami i pokażę Wam, co kupiłam z Julciem w Hebe, kilka dosłownie rzeczy, drobiazgów. I tak, bo obiecałam, że to pokażę. Także spacer nam się wczoraj udał super. Przeciągnęłam Julcia bardzo po... Czekajcie, bo mi Kicia miauczy. Przeciągnęłam go po mieście. Kupiliśmy buty. Chodź. No chodź, chodź. No. Ale butów Wam już nie pokażę, bo Juluś poszedł w nich do przedszkola. Więc tak, kupiliśmy buty. Dwie pary właściwie, więc jedne mogę pokazać, ale te jedne są troszeczkę za duże i takie bardziej solidne. Takie, no one są na jesień. Ja już je wzięłam, bo były po prostu w dobrej cenie i sobie będą czekały. Natomiast drugie kupiliśmy takie na teraz i właśnie poszedł w nich do przedszkola. Byliśmy też na lodach w Hebe, a potem byliśmy w parku karmić kaczki i gołębie. Bardzo mu się podobało, wzięliśmy jedzonko ze sobą.
Staś był z nami też w parku, przeszedł się troszeczkę po tym pobycie w szpitalu, pierwsze takie wyjście ostrożne. No i tak, a ja Wam chciałam jeszcze pokazać, bo założyłam tę nową pościel, którą jakiś czas temu Wam pokazywałam. Jestem zachwycona, właśnie mi tu Kicia skakała, już wszystko poruinowała, ale nie szkodzi. Także zobaczcie. Odwrócę kamerę. I tak się prezentuje. Bardzo mi się podoba ten wzór. On jest taki, wiecie, ta biel z tym granatem, ale nie takim bardzo ciemnym. Bardzo mi się podoba i te kwiaty, ten motyw, taki wiosenno-letni. Ale też chodzi o to, że ten motyw jest taki. Ta pościel mi się wydaje taka nowoczesno-babcina trochę. Taki styl. Trochę nowoczesności, trochę takiej babcinej, takiego babcinego stylu. I to połączenie mi się bardzo spodobało. I ta biel z tym granatem, także fajnie to wygląda. No dobra, słuchajcie, chciałam Wam pokazać, co kupiłam w Hebe. I tak, dosłownie trzy rzeczy. Jedna dla dzieci. To jest. Oho, Kicia już mi się dobija. To jest krem do twarzy dla dzieci z filtrem z Liren 50 SPF. Bo to już ten czas. Dla siebie kupiłam coś, na co polowałam. Akurat była promocja, nie pamiętam dokładnie ile, z Revoxu serum z witaminą C, aż 20%, bo wiecie, żeby rozjaśnić przebarwienia. I dla mojej mamy z Awy krem pod oczy i to jest krem na opadającą powiekę. Także takie trzy zakupki. Zobaczymy, jak on się sprawdzi. Nie miała go nigdy, także będzie testować. I to tylko tyle. A tu Kiciunia już odpoczywa sobie. Mamy godzinę 19. I ja już się tutaj do Was odwracam. O, proszę bardzo, ale jeszcze mocny taki zachód słońca jest. Słuchajcie, ja już jestem w piżamce. Wzięłam szybki prysznic, mimo że jest wcześnie, ale ja nie lubię późno się kąpać, jak już wiem, że nie wychodzę z domu. I słuchajcie, wzięłam szybki prysznic, dlatego że ja już teraz się wyłączam. Siadam do komputera, czeka mnie robota. Mąż ogarnia już Julcia do kąpieli i właśnie będzie kładł go spać, dlatego że ja teraz muszę się wyciszyć, wyłączyć. Właśnie zrobiłam sobie herbatę, no i siadam do roboty wieczorową porą, także żegnam się już z Wami. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że spacer Wam się podobał, takie przebitki ze spaceru. Troszeczkę mogliście zobaczyć odrobinkę Łodzi. Także do zobaczenia w kolejnym vlogu. Buziaczki. Pa, pa!